Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota. Zobaczmy sobie dzisiaj aktualizację tej wróżby. Mam dzisiaj inną talię kart, więc zobaczmy sobie, kochani, co nam wyjdzie. Muszę odłączyć, przepraszam, jakieś mam tutaj. Dobrze, więc myśli, as kielichów, pięć kielichów i osiem mieczy. Kochani, więc tutaj mamy zablokowaną miłość, smutek, jeśli chodzi o miłość. Wspominanie czegoś, co było, co się zepsuło, co się skończyło, co jest, co minęło jakby, co jest zakończone. Przez to są blokady, tak? I jakby nie widzi ta osoba nowej szansy, która jest przed nim lub którą los podsuwa mu wręcz, tak? Tutaj mamy smutek, rozczarowanie, apatię, samotność. Po stracie, po zakończeniu, po jakimś właśnie końcu związku, tak? Nie widzi ta osoba, że coś nowego można byłoby jeszcze raz naprawić czy zbudować. Osiem mieczy mówi o blokadach, osiem mieczy mówi o pułapce, klatce mentalnej, że ta osoba jest jakby w swojej własnej klatce mentalnej i nie może się z tej klatki mentalnej uwolnić, widzicie? Nie widzi nic, nie słyszy nic, jest zablokowana, tylko myśli na poziomie mózgu, natomiast nie dopuszcza emocji, nie może się uwolnić jakby ze swoich pętów, tak? Zobaczmy uczucia tej osoby. Uczucia, osiem kubków, czyli osiem kielichów, dwa kielichy, bardzo dużo kielichów, kochani, i rycerz mieczy. Osiem kielichów, ta osoba odeszła od uczuć, ja odchodzi od uczuć, chce być może tylko czegoś powierzchownego, natomiast odchodzi od głębszych tutaj uczuć, emocji, tak? Tylko chciałaby może relacji kochanków. Dwa kielichy to kochankowie, spotkania na flirt, na romans. Osiem kielichów to odejście, zostawienie uczuć i emocji, które Wam nie służyły, rozstanie, tak? Dużo też tajemnic w tej karcie, dużo niewiadomych, nieklarowności, tak? Ta osoba tylko chciała po prostu tej romansu, flirtów. Natomiast rycerz mieczy mówi o, nie wiem, dużo kłótni, dużo jakiejś takiej agresywnej atmosfery, ale być może ta osoba będzie chciała jeszcze zawalczyć o tą relację, natomiast dużo tutaj sprzeczek, kłótni, takiej agresywności, tak? Czegoś tylko też na chwilę, niestałego, ponieważ dużo takiej awanturniczej, wręcz agresywnej atmosfery tutaj, tak jakby było w tej relacji dużo kłótni, przez co się to też zakończyło. Uczucia są raczej bardzo takie na chwilę, tak, niestałe, powiedzmy. Zamiary Waszej osoby ukochanej, pięć kielichów, siedem kielichów i dziewięć kielichów. Wow, bardzo dużo, kochani, kielichów w dzisiejszym czytaniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kart kielichów na dziewięć, tak? To bardzo dużo, czyli dużo spraw emocjonalnych, ale też emocji takich, że coś się zakończyło, dużo smutku, tak? Pięć kielichów to smutek, żal, rozczarowanie też,
Pięć kielichów to rozpacz, rozpacz po czymś, co się zakończyło, rozpacz po czymś, co się tutaj wylało, tak? Skończyło, zakończyło, jest przerwane. I tutaj pomimo, że ten jeden kielich pełny tutaj stoi, ta osoba tego nie widzi. Nie widzi tego kielicha, tylko rozpacza po tym, co było, co się zakończyło. Siedem kielichów znowu, tak? Siedem kielichów coś wspominamy, czyli żyje ta osoba tylko wspomnieniami. Ale również ta osoba ma dużo do wyboru i nie umie podjąć decyzji. Tylko ma iluzje, tylko ma marzenia, ale nie umie absolutnie tych marzeń wcielić w życie, podjąć konkretnej decyzji. Tylko ta osoba po prostu żyje wspomnieniami, marzeniami. Jest to osoba, która nie jest realistą, nie umie po prostu zadziałać konkretnie. No i dziewięć kielichów. Satysfakcja emocjonalna, ma ta osoba satysfakcję emocjonalną, ale również odczuwa brak jakiś emocjonalny, pustkę, poszukuje czegoś, tak, czego mu brakuje, ale być może utapia swoje smutki właśnie w winie, w alkoholu, w imprezach, w piciu, ponieważ ma jakąś pustkę, nie jest jeszcze do końca emocjonalnie ta osoba spełniona, zadowolona. Ta karta mówi również o rozpuście, pijaństwie, o topieniu wręcz swoich smutków w winie, znaczy w sensie takim metaforycznym, w alkoholu, więc mamy tutaj bardzo dużo rozterek emocjonalnych u tej osoby, waszej ukochanej, tak? Dużo żalu, dużo smutku, dużo takiego rozczarowania, pustki. Ta osoba absolutnie nie umie podjąć decyzji, absolutnie nie umie również zobaczyć tej szansy, która jest przed nim jeszcze. Ta osoba jest zablokowana w swoim jakimś takim wewnętrznym świecie, w swojej mentalności, w swojej być może jakiejś takiej, nie wiem, mentalności, wychowaniu, rygorach, regułach. Nie może jakby zrobić kroku do przodu. Ta osoba też boi się być może jakichś awantur, które były już między wami, jakichś sprzeczek. Ta osoba być może jest wybuchowa, agresywna, że było za dużo takich tutaj między wami starć. Też lubi ta osoba wypić, czy się pobawić, poimprezować. Nie umie absolutnie podjąć realnych decyzji, iść do przodu, ruszyć do przodu, zobaczyć nowe szanse. Mamy tutaj też pięć buław, czyli dużo być może jest też, ta osoba ma dużo do wyboru, dużo jest innych jeszcze być może osób, kobiet, czy nie umie ta osoba się zdecydować, tak? Mamy tutaj kartę konkurencji. Kochani, więc takie są myśli, uczucia i zamiary waszej osoby. W zamiarach raczej brak decyzji, smutek wewnętrzny, jakieś takie wspominanie tylko, natomiast nie działanie do przodu, brak działania do przodu, tak? I topienie swoich raczej smutków tutaj w alkoholu lub w innych używkach. Więc nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej akcji na przyszłość, raczej brak tej akcji, decyzyjności brak. Brak zobaczenia nowej szansy, kochani. Proszę napisać w komentarzach, czy pasuje ta wróżba do Was, czy pasuje ta wróżba z Waszą historią. Dziękuję serdecznie. Proszę Was również o lajki z ciuczkiem w górę, o nowe subskrypcje. Do usłyszenia już wkrótce.